Witam serdecznie w kolejnym odcinku Biało-Niebieskiej Historii. Tym razem moim i Państwa gościem jest Ireneusz Gryboś, były piłkarz Stali Rzeszów. Cześć Irek, witam serdecznie. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że niebieska część Rzeszowa jeszcze pamięta o takich zawodnikach jak ja. No to trudno nie pamiętać, bo może tak, przygoda nie była Bóg wie jak długa, bo 2,5 roku spędziłeś w Stali Rzeszów, ale brałeś udział w takich dwóch momentach, które przeszły do historii tego klubu. Zanim do tego dojdziemy, to może na sam początek powiedz mi proszę, jak to pamiętasz, to wejście do Stali Rzeszów w tym 2008 roku? No już samo wejście, bo można o tym opowiadać w formie anegdot dużo, ponieważ do Stali Rzeszów trafiłem z Okocińskiego Brzesko, w którym prowadził mnie Czesiu Palik, który później też tutaj zawitał do mnie do Rzeszowa. I w tamtym sezonie z Okocińskim Brzesko zrobiliśmy awans do drugiej ligi zachodniej. Jako ciekawostkę powiem, że wtedy w ataku w Okocińskim grał Gryboś i Szczoczasz, także dość mocny był ten atak, ale nie za bardzo nam na początku z trenerem gdzieś te drogi nasze się połączyły i była sytuacja taka, że zakończyła się moja umowa i obustronnie ustaliliśmy, że nie podejmiemy dalszej współpracy. Jedynie tam, wiadomo, poprosiłem trenera, gdyby tam ktoś pytał o jakiegoś napastnika, no to prosiłbym o polecenie. I tyle. Nasza historia się zakończyła. Wiadomo, takich rozmów jest mnóstwo. Nie spodziewałem się, że coś się wydarzy. I pamiętam, bo to był okres wakacyjny. Już wiadomo, przygotowania ruszyły u różnych drużyn. Ja akurat byłem dalej bezrobotny i byłem ze znajomymi nad Soliną w Bieszczadach. Z grupą znajomych po prostu. No i tam 20, 21. Dzwoni telefon. Patrzę, trener Palik. Wiadomo, jak tam 3 dni się siedzi ze znajomymi o 21, no to było wesoło, więc odebrałem i trener Palik mi powiedział, że jutro o 10 rano mam być w Rzeszowie, Stal jedzie na sparing do Stalowej Woli i że będą mnie obserwować i z Rzeszowa i ze Stalowej Woli. Ja mówię trenerze, wszystko fajnie, tylko jestem 3 dni na urlopie, słyszy trener, że wesoło jest i nie wiem, czy przyjadę. To już twoja decyzja, trener powiedział, więc okej. Okay. No wiadomo, ja telefon odłożyłem, sobie, no nie jadę, no w takiej dyspozycji, no gdzie pojadę. No i tam impreza się przeciągła. No i jedna osoba mnie tam budzi o 5 rano, pamiętam, i mówi, jedź na ten sparring, do ten. Ja mówię, no gdzie jadę, jak ja nawet nie dojadę. No jedź. No i tak się okazało, że mnie namówił, pojechałem. Przyjechałem po drodze z Rzeszowa do Stalowej Woli, się troszkę przespałem i pamiętam wtedy na testach był w Stalowej Woli Emi Czupłemeka, który ze Stali Rzeszów i to było moje szczęście, że on był na tych testach, ponieważ pamiętam w ataku, no nikogo nie znałem wiadomo, ale w ataku wtedy grałem z Udo. Ja po 3 dniach świętowania Udo w formie, więc jak zobaczyłem jak ten chłopak biega, myślałem, no na motorze chyba biega, jeździ. No i gdzieś tam akcja poszła, Udo, bo on bramek nie umiał strzelać, szybki był, ale bramek nie umiał strzelać, gdzieś tam kopnął, Tomek Wietecha odbił, ja gdzieś nabiegałem, Emi mnie popchnął, bo tak normalnie bym przyjmował, ale mnie popchnął i uderzyłem od razu z pierwszej, wpadło 1-0. Później gdzieś w pole karne wbiegam. Pamiętam to jak dzisiaj, nie interesowało mnie nawet strzelenie bramki, tylko gdzieś mnie znów ten Emi gdzieś mnie potrącił i był rzut karny na mnie. 60 minuta, gdzieś tam koło tego znów Emi mnie gdzieś tam potrącił w środku pola, z tym myślę, to jest ten moment, bo już miałem dość kompletnie tego meczu, to jest ten moment, mam argument, pokazuję do trenera, że nie dam rady grać, że mnie tak mnie sfaulował i dzięki Bogu zszedłem. Wiadomo, prysznic, wychodzę spod prysznica i prezes do mnie przychodzi, takiego napastnika Stal Rzeszów szukała tyle lat. Ja trochę oczy przymknąłem, sobie myślę, całe życie człowiek profesjonalnie podchodził do tematu, tutaj ściągnęli gościa z wakacji i poszło. No i od tego się zaczęło, tak w formie żartu. Później wiadomo, że to był taki mój dom, po prostu. Czasem w przygodzie piłkarza jest tak, że gdzieś się czujesz po prostu dobrze, gdzieś ci to szczęście sprzyja. I było wiele takich meczów, że gdzieś mnie ta piłka szukała sama, wychodziło mi to, co gdzieś indziej by mi pewnie nie wyszło. Także zaczęło się śmiesznie, niestandardowo,
ale to już wiedziałem, że to jest ten mój punkt, gdzie mogę się rozwijać. To miejsce na ziemi. Tak. Jak przychodziłeś, no to trenerem był Andrzej Orzeszek. Tak. To był w sumie epizod, można powiedzieć, tego trenera, no bo szło w kratkę. Zaczęło się dobrze, później zaczęły się gorsze spotkania, no i przychodzi trener Palik. I przychodzi trener Palik i przychodzą anegdoty. Bo wiadomo, i miał z nim do czynienia i Krzysiek Majda, i ja, i tam inni zawodnicy. I tego nam chyba trzeba, w tym momencie trzeba nam było tego właśnie, takiego trochę luzu, trochę takiego rodzinnej atmosfery, bo trener Orzeszek oczywiście, jak wspominam, bardzo, bardzo profesjonalny trener i tak dalej. Tylko chyba za bardzo był przejęty właśnie tym. Nie patrzył na nas pod aspektem ludzkim, tylko po prostu jak maszyny. A trener Palik był taki, że były takie momenty, że coś sobie zaplanował na trening, co mamy tam robić taktycznego, a my już wiadomo, że wiemy, że trener lubiał żarty, my też, więc my już się ubraliśmy w koszulki, oznaczniki, w szatni, że chcemy grać po prostu. No to zmieniał plan, no i chcemy grać, no po prostu słuchał szatni, żył z nami. I to był jego takim chyba największym plusem. Takie czysto ludzkie podejście. Czysto ludzkie. Do tematu, nie tylko praca. Tak. Oczywiście były momenty, że naprawdę nas zrugał niesamowicie i miał rację. Ale były właśnie takie momenty, bo to w profesji trenera to jest najważniejsze, że trzeba dobrze czytać szatnię. Szatnia może nie mówi, ale po ruchach, po tych można dużo wyczytać i on to umiał robić. To generalnie jak teraz można powiedzieć, po latach trenera Palika wspominasz, nie wiem, człowiek anegdota? No to na pewno, człowiek anegdota to na pewno. Bardzo dobry człowiek, taki ciepły człowiek. Od razu jak się wchodziło do niego do szatni, to po pierwsze już było czuć, że to jest uśmiech był na twarzy od początku. A po drugie, on był, lubiał takich zawodników jak ja, jak ta szatnia wtedy była. My byliśmy, wtedy kiedy trzeba było, byliśmy grzeczni i ułożeni, ale kiedy nie musieliśmy, byliśmy niegrzeczni. On lubiał takich, jak on to mówił, bandytów, w tym sensie. Lubiał takich ludzi z jajami i na tym bazował, na charakterze, na tym właśnie. I to było jego największym zaletą. To jakaś, nie wiem, ulubiona anegdota tak z trenerem Palikiem w roli głównej przychodzi do głowy? To znaczy z trenerem Palikiem, mieliśmy styczność w Okocimskim, Brzesko i nie polubiliśmy się od początku, ponieważ w trakcie sezonu troszkę taka prywatna sprawa przykra mnie dotknęła, ponieważ zmarł mój wujek, z którym miałem bliskie stosunki i pamiętam to bardzo dobrze, bo to było ważne wydarzenie w moim życiu. Pogrzeb był w piątek, a w niedzielę graliśmy mecz w Stróżach, z Kolejarzem, z którym jestem wychowankiem. Więc wiadomo, że to był dla mnie najważniejszy mecz na całego roku. I przyszedłem w czwartek po treningu do trenera i mówię mu, trenerze, nie będzie mnie jutro na rozruchu przedmeczowym, ponieważ mam pogrzeb i tak dalej. I on mi odpowiedział, wiesz, że gramy w Stróżach w niedzielę. Ja mówię, no oczywiście, że wiem, bo to jest dla mnie mecz roku. Jak nie będziecie jutro na treningu, to nie będziesz grał w meczu Stróża. Bo w tym momencie to byłem wściekły, był to cios poniżej pasa. I był piątek, był ten pogrzeb, poszedłem do kaplicy, pomodliłem się, nie byłem na tym pogrzebie, pojechałem na ten trening. I wyobraź sobie, że robi gierkę taką, i on mi kazuje biegać w kółko, truchtem. Ja do niego mówię, nie dość, że mi pan nie pozwolił pójść na pogrzeb mojej bliskiej osoby, to pan mi teraz kazuje w kółko biegać. Wiadomo, tam troszkę ostrzej coś mi tam powiedział. I po tam chwilu biegania wpuszcza mnie do gierki na prawą obronę i mówi, tylko masz prawą nogą grać. Ja mówię, no chłop zwariował. No. I tak to się, no byłem mega wściekły na niego, zawiedziony, smutny i tak dalej. Jest mecz w Stróżach w niedzielę, dał mnie na szczęście do tego pierwszego składu, strzeliłem bramkę od razu w 8 minucie, więc ogólnie skończyło się to happy endem, ale nie wierzę, że ma takie czary, takie moce czarodziejskie, żeby on to przewidział i dlatego mówię, wtedy nam się nie poszło nam po drodze i od tego momentu już wiedziałem, że z nim współpracować w Okocimskim nie chcę. A później spotkaliśmy się w Stali Rzeszów, no i znów zgoła odmienne nastroje były, bo tak jak mówię, no ja lubiałem żartować tenera, tener ze mnie i tak naprawdę szatnia żyła naszymi tam żartami. No i ten sezon był taki trudny. Jak
zakończył się barażami. Tylko o barażach może jeszcze za momencik. Sam ten sezon regularny, jak go pamiętasz, i nie wiem, chociażby sobie zanotowałem wyjazd do Szarowoli. Czy ten sezon naprawdę, tak jak wspomniałeś, bo zaczęliśmy go z trenerem Orzeszkiem, no był dziwny, no był dziwny. Mieliśmy serię trzech meczy, czterech meczów, naprawdę się wydawało, że to już jest to, że nawiążemy równą walkę z Resowią, kto bezpośrednio awansuje. Później przyszły 3-4 mecze kompletnej klapy i nikt tego nie miał zrozumieć. Ja też pamiętam jak dzisiaj, że poprosiłem trenera Orzeszka, żeby mnie zaczął wystawiać na lewej pomocy, bo ja nie miałem ani sytuacji, ani no nie czułem się po prostu komfortowo. Więc to była taka jedna wielka sinusoida. Meczem przełomowym chyba było tak, z tego co pamiętam, bo tam już kibice też mocno nam dawali w kość i był wyjazd do Przeworska na Orzeł, gdzie tam, mówię, byliśmy po jakiejś tam serii, byliśmy niepowodzeń i tam wygraliśmy 3-1. Udało mi się wtedy 3 bramki strzelić, ale to był taki chyba przełomowy moment, że uwierzyliśmy, że jeszcze możemy i Resowie dogonić, a minimum te baraże uzyskać. No i koniec końców skończyło się na drugim miejscu. No i właśnie, przechodzimy do, można powiedzieć, clou programu, czyli meczów barażowych z Concordią Piotrków Trybunalski. Najpierw o tym meczu tutaj przy ulicy Hetmańskiej 69. Wygrana 1-0 po twoim pięknym golu z rzutu wolnego, bodajże, nie wiem, z 40 metrów, tak z prostego podbicia. Pewnie pamiętasz, masz tą sytuację cały czas przed oczami. Tak, no oczywiście takich rzeczy się nie zapomina, tym bardziej, że to jest wizytówka moja, ale no zaczęło się, graliśmy, bo już te baraże mieliśmy zapewnione, graliśmy ostatni mecz w sobotę w Nowej Starzynie z Unią, która spadła i mieliśmy takie przetarcie przed tymi barażami. I ja pamiętam, mówię to też, chyba tam nie wygraliśmy, ale mówię sam o sobie, że czułem się po prostu fatalnie, że zero sytuacji, zero, no po prostu fatalnie. I pamiętam jak dzisiaj, już miałem dobre stosunki z trenerem Palikiem i powiedziałem mu po meczu, trenerze, ja jadę do siebie w mojej strony na 2-3 dni, niech mi trener zaufa, ja wiem co potrzebuję, bo w tamtym czasie nie było czegoś takiego jak treningi indywidualne czy coś takiego. A w moich stronach tam w Grybowie już od 20 lat, tam poniedziałki, czwartki spotykamy się z grupą znajomych, gdzie sobie tam gramy na Orliku. I ja pojechałem po prostu na tego Orlika, żeby znów poczuć tą pewność siebie, żeby strzelić znowu tam w 2 godziny 30 bramek, żeby uwierzyć znowu w siebie. I naprawdę trener mi zezwolił, żebym nie przyjeżdżał na treningi, żebym przyjechał dopiero na ten baraż. Tam się podbudowałem. No i zakończyło się to happy endem, ale pamiętam właśnie odnośnie jakie to było złudne w tamtym momencie. Wydawało nam się, że my jesteśmy drugie miejsce, zajęliśmy i gramy baraż tam z dolnej tabeli z zespołem z Piotrkowa, że na pewno my jesteśmy faworytem tego meczu. Jak oni tu przyjechali, ja pierwszy raz zobaczyłem, że to i może być taka różnica klas między tam, to była druga, trzecia liga. Oni byli od nas lepsi, dużo lepsi byli od nas. My w tym meczu słabo wyglądaliśmy. Gdyby nie ten mój rzut wolny, bo to stały fragment gry, to byśmy tego meczu nie wygrali. No i skończyło się 1-0, no i z taką niewielką, ale jednak zaliczką jedziecie do Piotrkowa Trybunalskiego. I powiedz mi takie pierwsze wrażenie, no bo wiem, jaki tam był stadion. Mhm. Przyjeżdżacie, no bo mówisz, przyjechała fajna drużyna tutaj, prawda? No i później jedziecie i na to tak zwane Estadio da Gruz. I jaka twoja pierwsza myśl, jak to zobaczyłeś? No nie, no. To my musimy awansować pewnie. No, powiem ci szczerze, że wbrew pozorom to chyba był naszym handicapem, bo my tak naprawdę się tutaj zderzyliśmy sportowo. Powiem szczerze, że jak podchodziliśmy do pierwszego meczu pełni optymizmu, tam jechaliśmy mocno wystraszeni, jak zobaczyliśmy. Ale ten stadion właśnie dodał nam otuchy. Gdybyśmy pojechali na stadion, gdzie jest dużo kibiców, pewnie by nas to stłamsiło. A pojechaliśmy, tak jak mówisz, na gruzowisko, gdzie nie dało się odczuć do końca, o jaką stawkę tam jest gra. Mecz zaczął się w ten sposób, że no strasznie z nami tam jechali. To było niesamowite, to tylko chyba modlitwa. Tam pozostało jeszcze, pamiętam w 30 minucie graliśmy już 10, bo tam Tomasik dostał czerwoną kartkę. No wydawało się, że to jest niemożliwe, że niestety, że Stal awansuje. No i gdzieś tam jedna kontra nam się udała, gdzieś tam z Sikorskiego. I było 1-0 dodaję. 1-0, tak, już było, już wyrównali stan gry właśnie. I gnietli nas strasznie. I gdzieś tam jeden wypad, gdzieś tam Sylwek Sikorski urwał się lewym skrzydłem i go tam sfaulowali, był rzut karny.
presja była niesamowita. Ja zawsze wszędzie strzelałem wszystkie rzuty karne, nawet nie pytałem. Wtedy powiedziałem, że nie strzelam. Bo strzelałem, ja strzelałem, ale jakimś rezerwowym był Piotrek Duda albo Wojtek Rejman. I ja mówię, że ja nie strzelam. Wojtek Rejman widziałem, że też taki był nie swój. Piotrek Duda od razu mówił, że nie ma ten. I tylko podszedł do mnie i wziął mnie za rękę i mówi, jak ty nie strzelisz, to już nikt tutaj nie strzeli. No i udało się, że chociaż presja była niesamowita. Pamiętam, że jak dzisiaj, że wiem, że presję mają w szpitalach doktorzy i tak dalej, ale to była duża presja, bo wiedziałem, że jak ja tego nie strzelę, to się tam skończy 5-0 dla Concordii. I to był przełomowy moment, strzeliliśmy na 1-1, później... To taki gol do szatni, prawda? Do szatni był, tak. No i ta druga połowa to już można powiedzieć taki popis. Druga połowa to było to samo. Oni na nas po prostu, jak niekiedy ktoś ogląda mecze Barcelony, jak gra na 30 mecze z kimś, to oni tak z nami grali. Tylko ja byłem na połowie, no jedna z takich akcji, Wojtek Rejman wybił piłkę, czy jak ogląda, to przepraszam, super asysta, wybił piłkę po prostu za połowę, a ja kiedyś byłem szybki wbrew pozorom, więc tam wyprzedziłem obrońcę. Udało się na 2-1, no to wtedy oni już opadli, bo już to już nie było, jak już dwie bramki na wyjeździe mamy, no to już nie było szans, żebyśmy to odpadli. No i w samej końcówce też był rzut wolny, który ja uderzałem, gdzieś tam bramkarz przed siebie wypluł, no i udał do bliska, skierował to do bramki. No i skończyło się naprawdę wielkim szczęściem, ale obaw mieliśmy bardzo dużo. Tak, no w tym dniu no szczęście i fortuna była po prostu po stronie Stali Rzeszów. Albo być może, no tak mówię, no na cztery bramki, które strzeliliśmy Concordii, trzy ja strzeliłem plus jedną, można powiedzieć, asystę. I wydaje mi się, bo to są takie niuanse, w dzisiejszym sporcie już to jest na porządku dziennym, w tamtym nie było. Wydaje mi się, że dużo mi dał ten trening indywidualny, na który ja sam sobie pojechałem, sam sobie zrobiłem, bo mówię, dwa dni wcześniej na Nowej Sarzenie to byłem cieniem zawodnika, a jednak u piłkarza, u każdego sportowca psychika i pewność siebie to jest połowa sukcesu. To tak zapytam, nie czy, tylko jak wesoły autobus wracał do Rzeszowa z tego Piotrkowa Trybunalskiego? To wracały tam dwa albo trzy autobusy, jeszcze kibice byli, także tam, pamiętam, w Lublinie gdzieś tam się zatrzymaliśmy, gdzieś tam świętowaliśmy. No na pewno duża frajda, duża ulga, bo tak jak mówię, jechaliśmy tam mocno wystraszeni. Po tym, co zobaczyliśmy, jaki poziom tam chłopaki prezentowali w tym Piotrkowie, no to nawet po naszym 1-0 tutaj w Rzeszowie, to ja szczerze dzisiaj mówię, że i wtedy też to dawałem i tak 70-30 dla Concordii, że Concordia zostanie w tej lidze, bo byli lepsi, po prostu byli lepsi. No, a u nas akurat indywidualności trafiły z formą i to zadecydowało. Padło już nawet dwukrotnie nazwisko Emanuela Udo. No nie był jedynakiem z tych obcokrajowców, z którymi się spotkałeś przez te dwa lata i dwa i pół roku. Stali Rzeszów, był jeszcze Mbaczu Kwemeka, o którym wspomniałeś, Serż Kiema w drugiej lidze, jeszcze kilka osób, Anich, Sunday. Jak pamiętasz ich, bo to na pewno były barwne postaci. Wiesz co, powiem ci szczerze, teraz naprawdę po latach, bo grałem w 16 klubach i z nostalgią wspominam tą szatnię, ludzi, którzy ten klub zarządzali, którzy byli, nie wiem, gospodarzami i tak dalej. No to było coś niesamowitego. W tamtym momencie skupiła się grupa bardzo inteligentnych, bardzo dowcipnych ludzi z dużym poczuciem humoru i wyraziste były. Same osobowości były wyraziste, począwszy od starszyzny, czyli Paweł Kloc, Krzysiek Majda, Grzesiu Nalepa, później ta wiekowo średnia półka, czyli ja, Piotrek Duda, Karol Wójcik, plus tam młodsi, czyli Wojtek Rejman, Krzysiu Hus, grupa afrykańska, plus był jeszcze z Ukrainy Taras Mazur, był Dima, bramkarz z Białorusi. Także w tamtym czasie, do dzisiaj opowiadam znajomym, bo był wtedy top na reality show. Gdyby ktoś nam zamontował kamerę w tym, to naprawdę bylibyśmy super do dzisiaj gwiazdami. Bardzo, bardzo, bardzo super szatnia była taka. To było standardowe, że im biedniej, tym było rodziny i weselej. No wiadomo, wtedy się w Stali Rzeszów nie przelewało, ale czuło się to. Ja byłem, można powiedzieć, z zewnątrz, ale czułem tą brać. Do dzisiaj utrzymuję kontakty z kilkoma chłopakami, także
samych superlatywach mogę się wypowiadać na temat kolegów, z którymi było mi dane grać. No i wspomniałeś o tym właśnie, jak Concordia no, pokazała, jak jest mocnym zespołem, mimo że skończyło się no, nie po jej myśli. No i w tej drugiej lidze trochę na początku odbiliście się jak od ściany, tam po 5 kolejkach jeden punkt. No pewnie się zapaliła taka lampka, że trochę tu nie pasujemy. My się już odbiliśmy, tak dlatego ja mówię, może nie, że Concordia, tylko wtedy ja zobaczyłem, jaka jest różnica między ligami. Bo jak Concordia grała tak z nami, to jak grała drużyna z czołówki tabeli. No tak, awansowaliśmy do tej ligi. Na pierwszy mecz pojechaliśmy do kolejarza mojego, do Stróż. Dwie czerwone kartki, przegraliśmy tam chyba 3-0. I później przytrafiła mi się kontuzja na treningu, która mnie wyeliminowała z dłuższego czasu. I to notabene przypadek, że to mój najlepszy kolega właśnie z szatni, Krzysiek Majda, mi tą kontuzję zrobił. Trochę na moje, rozgrzeszam go, bo trochę ja tam chciałem się z nim zabawić. A to jest zawodnik starej daty, więc nie popuści takich rzeczy. No i doszło do skręcenia kostki. Długo się z tym męczyłem. Wypadłem ja jako, no można powiedzieć, główne podstawowe ogniwo tam ofensywne Stali Rzeszów. No i ciężko było. Pamiętam, że tak jak wspomniałeś, że my byliśmy na szarym dnie. No i jesień skończyliście na 16 miejscu. Kilkanaście punktów na swoim koncie. Już kończyliście jesień z trenerem Szymańskim, który zastąpił trenera Palika. Wiosna dużo lepsza. No i nadchodzi ten mecz, drugi mecz, który się zapisał na pewno na kartach historii Stali Rzeszów, naszego klubu. Pewnie wiesz, o którym mecz mi chodzi. No zapewne o Wigry Suwałki. Tak jest. No 4-4 na wyjeździe w Suwałkach. Przez pół godziny no nie istniejecie, jest 0-4. 0-4. Nie, myśli sobie wtedy, panie, kończ już pan ten mecz, my już będziemy wracać do domu. Nie, ja tylko pamiętam wtedy nawet do sędziego mówię, żeby coś z tym zrobił, bo ja przez pół godziny 4 razy się piłki dotknąłem i 4 razy jak zaczynałem ze środka. Także to było coś niesamowitego, ale tutaj czapki z głów przed trenerem Szymańskim, bo to teraz nikt tego nie pamięta, ale on w 30 minucie dokonał wszystkich możliwych zmian. Pamiętam, zmienił wtedy afrykańską grupę, wpuścił młodych chłopaków naszych tutaj i z 0-4 w 30 minucie, no tak jak wspomniałeś, 1-4, 2-4 Dwie bramki jeszcze przed przerwą, no i pojawia się znowu inne światełko. Możemy jeszcze coś zrobić. Może się uda. I czuło się to, że możemy ich dogonić, bo oni byli w szoku, bo oni myśleli, że przy 4-0 już dopadła ich kompletne rozluźnienie i pewnie tam liczyli, że gdzieś koło dwucyfrówki się to zakończy. A tutaj, mówię, te zmiany dużo dały, bo taki impuls dostała drużyna, plus te, mówię, jedna tam przypadkowa bramka, druga bramka. Nawet żartowaliśmy, bo kiedyś Krzyśkowi Majdzie mówiłem, że jak kiedyś strzelę bramkę z przewrotki, to już muszę kończyć karierę, bo już lepiej nie będzie. I tam strzeliłem w takiej pół przewrotki, dlatego nawet pamiętam po tym meczu, Krzysiek mi gratulował, że kończę karierę po tym meczu. Z przytupem. Tak, z przytupem. Więc było tam wesoło. No oczywiście był znowu rzut karny, duża odpowiedzialność w tym meczu. I też są wtedy burza mózgów, strzelasz dwie bramki. Można powiedzieć, dzięki tobie gdzieś tam jest nadzieja na te punkty, znów tu taka odpowiedzialność, jak nie strzelisz, no to klapnie znów te morale drużyny, pewnie przegramy i mecz pójdzie bez historii, jedynie historia ta zła. No i to są takie, mówię, u sportowców to jest głównie walka w głowie, bo cały czas musisz, pewnie wszyscy ze sobą rozmawiają w trakcie meczu, jakieś tam przy takich decyzjach, przy rzutach karnych i tak dalej, to wtedy musisz sam sobie z tym poradzić, no i tak jak mówię, no znowu skończyło się dla mnie happy endem. Zresztą jednego karnego tylko w życiu nie trafiłem i to do dzisiaj się śmieję, jak przed rzutem karnym tutaj w Rzeszowie kibice zaczęli skandować moje imię i nazwisko i wtedy nie trafiłem, więc teraz do kibica mam apel, jak ktoś strzela karne, nie skandujcie jego nazwiska, bo to deprymuje. Lepiej ciszę zachować, czy tam normalność. Jak wykorzysta tak, to wtedy. Tak, dokładnie. Wtedy i chciałem tam coś, jakąś panenkę się zabawić, czy coś i w poprzeczkę trafiłem, więc mówię, jednego karnego nie trafiłem. Ale wtedy w tych Suwałkach, dzięki Bogu, strzeliłem bramkę, czwartym dołożył Damian Wolański i 0-4 udało się na 4-4. No dzisiaj, wiadomo, media wtedy raczkowały,
dzisiejszych czasach pewnie by to wszystkie media kilka obiegły. Kilka dni by trąbiło. Tak, kilka media wszystkie by o tym mówiły, tym bardziej ja jako strzelec hat-tricka w tym meczu, więc byłbym pewnie gdzieś tam bardziej rozpoznawalny, no ale to były takie czasy, no po prostu i tyle. A z tego, co tam pamiętam, to nawet była szansa jeszcze wygrać ten mecz. Były jeszcze sytuacje ku temu. Tak, bo to jest, mówię, no tutaj głównie ta psychika siedzi w drużynach. Jak czasem komentatorzy mówią, że ktoś ma przewagę psychiczną. Oczywiście, że tak. Jak 0-4 tracisz bramkę na 4-4, to jesteś taki wystraszony. Po pierwsze jesteś zdekoncentrowany, bo już myślałeś, co będziesz robił wieczorem, bo to jest pewne 3 punkty, a tu nagle goście cię dochodzą i widzisz jeszcze pianę w ich zębach, więc to jest strach, to jest już presja. My byliśmy wtedy na pool position, ale cieszmy się, 0-4 na 4-4 nie ma naprawdę na co narzekać. A brałeś udział kiedyś w bardziej zwariowanym meczu, czy to jest taki number one? Nie, to jest najbardziej zwariowany mecz, w jakim brałem udział. No i ten sezon w drugiej lidze kończy się z happy endem, w miarę bezpieczne utrzymanie i następne rozgrywki, już twoje ostatnie miesiące, można powiedzieć, w Stali Rzeszów i to już troszkę taka rola epizodyczna. Tak, niestety wtedy, bo to się działo w okresie zimowym, kiedy tam chciało mi kilka klubów. Ja też chciałem sobie poprzeczkę dać wyżej, pójść sprawdzić się w wyższych ligach, niestety byłem ciągle blokowany. Był też, poleciałem do Grecji, tam do drugiej ligi, też mnie klub chciał, więc tam wyszło zapytanie do prezesa, jak to mogłoby wyglądać, więc prezes odesłał i ma wiadomość, że to samo, co mówił tu w klubach, tylko tam powiedział w euro, więc Grecy się złapali za głowę, więc kupili mi bilet powrotny i wróciłem. Wtedy już prezes się liczył z tym, że ja chcę, bo rozmawialiśmy, ja miałem bardzo dobre stosunki z prezesem Szczepaniakiem, więc go prosiłem, przekonywałem, żeby mi dał po prostu się dać rozwijać. Miałem wtedy tam 26 czy 27 lat, że pamiętam dokładnie. Chciałem po prostu jeszcze po prostu wyżej coś spróbować. On się upierał, że mnie nie puści, a jak mnie puści, to za jakąś konkretną kwotę. No i zabezpieczył się już, bo wtedy przyszedł i Wojtek Fabianowski, Andrzeja Prokić już wtedy przyjął, więc mieli po prostu zaplecze ofensywne, żeby mogli mnie puścić, a niestety mnie nie puścili. No i to było to troszeczkę, byłem w takim klubie kokosa, gdzie nie grałem, gdzie nawet jednego upokorzenia też zasnąłem, bo były derby z Resowią. Ten Szymański powołał na ten mecz 19 ludzi, w tym dwóch juniorów. Tam był Szala, bo to dwóch takich było pod nazwisku. Więc wiadomo, cieszyłem się na te derby jak każdy, było nas 19 i przed wyjazdem na stadion zakomunikował mi, że to jednak ja się nie załapałem na ten mecz. I to już było apogeum, już nie wyobrażałem sobie dalszej współpracy tutaj z trenerem, chociaż bardzo się lubimy prywatnie do dnia dzisiejszego. Podjął niekonwencjonalną decyzję, ale wygrał na tym, bo nawet jeden z tych chłopaków strzelił bramkę. Karol Wójcik wtedy siedział na ławce, Ernest też strzelił. Tak, Ernest, mówię właśnie, że właśnie Damian jeden z tych. Tak, że właśnie jeden z tych chłopaków, którzy z tych młodych, którzy w moje miejsce wskoczyli, strzelili bramkę, wygrali derby, więc ja te derby w mieszkaniu, bo oczywiście mnie trener zaprosił, że mogę jechać na mecz, mogę być tam koło ławki, no ale oczywiście ambicja sportowca jest inna, więc coś mu tam powiedziałem, że niestety nie skorzystam z propozycji. Pamiętam, że w mieszkaniu słuchałem po prostu przy radioodbiorniku tego meczu. Frustracja była we mnie bardzo duża, oczywiście to przyznaję. Ale muszę na pewno najbardziej świętowałem ze wszystkich zawodników to zwycięstwo w derbach. No i po odejściu ze Stali trochę taka tułaczka się zaczęła po klubach. I z czego to wynikało, że tak już nigdzie nie mogłeś zagrać na dłużej miejsca? No wiesz co, chyba mi brakowało czegoś takiego jak w Rzeszowie właśnie, że takiego w Rzeszowie byłem ważną postacią w układance i czy to w zarządzaniu szatnią, czy nawet w klubie, bo z prezesem miałem dobre stosunki, a tam nagle spadłem i byłem po prostu jednym z wielu i tam nie mogłem się za bardzo odnaleźć, poza tym wiadomo, napastnicy przeważnie mają największe kontrakty, jak masz największy kontrakt, wymagają od ciebie liczby przeważnie nie były, więc tak się to, a poza tym no, trafiłem do bardzo mocnego, bo do Zagłębia Sosnowiec trafiłem, gdzie był trenerem Ojrzyński,
trener bardzo wymagający, profesjonalny i muszę powiedzieć, że w tamtym momencie piłkarsko byłem najlepszy. Z całej mojej przygody to się czułem najlepiej i wyglądałem najlepiej. Chociaż też była też śmieszna anegdota była w związku z trenerem właśnie, bo tam jak wiadomo przez całą moją przygodę z piłką mi zarzucano nadwagę. No bo gdzieś tam po prostu mam takie rodzinne te, że mam tą tendencję i no tam co poniedziałek była waga po weekendzie, bo dostawaliśmy tam dwa dni wolnego, a ja, że z tą wagą miałem problem, no to dla mnie niedziela, wieczór, poniedziałek rano to zawsze było bez kolacji, bez śniadania, jeszcze modlitwa po drodze do Sosnowca, co na tej wadze wyjdzie. Bo tam były już kary finansowe za nadwagę i tak dalej, więc to reżim był straszny. No i tam wiadomo, tam masażysta nam robił te pomiary, no i gdzieś tam mu się poskarżyłem, że jestem bez kolacji, bez śniadania, bez niczego. I on wpadł na pomysł, mówi, ty jesteś tam z Nowosądeczyzny, tam macie takie śliwowice łącką, przywieź śliwowice co tydzień, ja ci będę wpisywał wagę taką, jaka ma być. No układ idealny się wydawało, tak? On zadowolony, ja zadowolony, no perfekt wszystko. Nawet mu powiedziałem, że kiedyś zażartowałem, że z tobą robić interesy to czysta przyjemność, tylko nie dopilnowałem jednego malutkiego szczegółu, nie popatrzyłem, co on tam pisze. No i w końcu się ten Ojrzyński skapnął, bo to trwało 4-5 tygodni, że no, jest nierealne, że co poniedziałek o 10 Gryboś ma 86,7 wagę. Nic nie zmieni, po prostu cały czas miałem tą samą wagę, no i się skapował, no i pamiętam jak dzisiaj odprawa w poniedziałek, jak zawsze podarunek zostawiłem, waga, nawet nie wchodziłem na wagę wpisana, wszystko. Odprawa się zaczyna, trener prosi masażystę, żeby przyniósł wagę. Jak tylko to usłyszałem, mi się już oczy zamknęły, bo już wiedziałem, że się domyślił. No i kazał, postawił na środku, zaprosił mnie na tą wagę. I nie wiem, kto był bardziej zaskoczony tą moją wagą, ja czy on, ale wiem, że dwa tygodnie to miałem wojsko. Musiałem bardzo dużo zrzucić kilogramów. Ale no, bardzo miło też wspominam trenera Ożyńskiego, bo to był rygor u niego, ale taki pozytywny. Też potrafił właśnie przyjść do nas niekiedy, jak mieliśmy odnowę biologiczną, sam przyniósł zgrzewkę piwa, siadł z nami w saunie, pogadał jak kolega z kolegami, co u ciebie w życiu prywatnym. Bo na to nikt przeważnie nie zwraca uwagi, ale to jest bardzo ważny aspekt w życiu piłkarza, czyli partnerka, życie prywatne, czy jest poukładane, czy są problemy. To jest bardzo duże ma odzwierciedlenie później na postawę na boisku. No i koniec końców, no przychodzi ten moment, że trzeba zawiesić buty na przysłowiowym kołku. I czym się zająłeś po tym, jak już przestałeś po prostu kopać w piłkę? No ja szybko zakończyłem, bo chyba w wieku 30 lat zakończyłem grać, ponieważ zakończyłem w rzemieślniku Pilzno. Zniechęcili mnie całkowicie już do piłki nożnej, bo wiadomo, ja byłem z zewnątrz, przyjeżdżałem gdzieś tam dla pieniędzy, no przecież nigdy nie kochałem rzemieślnika Pilzno i tak dalej. Więc nie szło całej drużynie. Wtedy też był trener właśnie Szymański tam w Pilźnie. No i ni stąd, ni zowąd przychodzi dwóch ludzi i mówi nagle, że nam obcinają 60% pobory. A były takie czasy, że to nie, no nic nie zrobiłeś. No przyszedł ktoś, powiedział, że ci nie zapłaci 60%, no to za 40% no to sobie wyobraź, jak można żyć, czy w ogóle można żyć. Więc zraziło mnie to wtedy całkowicie do piłki nożnej. Wtedy ojciec mój, który prowadzi biznesy, powiedział mi, może czas zakończyć to, chodź do mnie, tu się rozwiniesz, jesteś ambitny, nauczysz się pewnych rzeczy i może to będzie lepsza droga. Masz już 30 lat kariery, nie zrobisz. I to była ciężka decyzja, bardzo ciężka, bo piłka nożna to całe moje życie. Ale trzeba było podjąć tą męską decyzję, że jeździć po tych właśnie, po jakichś tam czwartych ligach, piątych ligach i być traktowany różnie, bo wiadomo, że jak przyjeżdżałem gdzieś na stadiony czwartoligowe tutaj, no to wiadomo, że pierwsza koncentracja była na mojej osobie, tak, drużyn przyjezdnych, którzy próbowali mnie zdeprymować, a u siebie też nie było lepiej, bo tak mówię, no coś tam strzeliłem, oni oczekiwali, że strzelę 5, no i mówię, to już za ciężkie było psychicznie dla mnie, wolałem sobie z tym dać spokój, tak mówię, zaangażowałem się w rodzinną firmę i chyba wyszło mi to na dobrze. Nie ciągnęło, żeby w jakiejkolwiek roli wrócić do piłki nożnej?
Nie, no to ja wróciłem, bo byłem półtorej roku, byłem i prezesem, i tenerem kolejarza Stróże. Także od, wiadomo, kolejarz z przeszłością w pierwszej lidze. Udało mi się odbudować półtorej roku z klubu, który tam w piątej lidze był na dnie tabeli. Zostawiłem go na trzecim miejscu w czwartej lidze. Ciągnęło i ciągnie dalej. Cały czas się waham, czy iść w tenerkę, czy nie iść w tenerkę, ponieważ w tenerkę amatorską na pewno nie chcę iść, bo ja jak coś robię, to chcę to robić na 100%, a wiadomo jak w amatorskim sporcie jest, jak przyjdzie tam Józefa, Stanisława, czy jakieś tam święta różne, no to możesz sobie coś planować, pisać, a i tak wychodzi coś innego. Dlatego zastanawiam się, czy chcę się w profesjonalne tenerkę bawić, bo wiem, jaki to jest ciężki chleb. Duże obciążenie psychiczne, ciągła rozłąka z bliskimi, ciągłe przeprowadzki. Daję sobie jeszcze około roku na podjęcie decyzji, czy jak pójdę, to już pójdę na całość, a jak nie pójdę, no to zostanę przy tym, przy tak mówię, przy rodzinnym biznesie i będę się tym zajmował. Super. Dziękuję bardzo, Irku, za odwiedziny w programie. Dziękujemy za uwagę. Była to biało-niebieska historia. Naszym gościem był Irek Gryboś. Dziękuję serdecznie.